znajdujemy się w Rybniku, skąd właśnie zaczynamy naszą podróż na Filipiny. Będzie fajnie. Właśnie wchodzimy na dworzec, gdzie prawdopodobnie reszta ekipy już czeka. Hello, dzień dobry. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze. Jest Renio. Nasz najmłodszy członek zespołu. Jest i reszta zespołu. Na czele Jurek. No to zaczynamy zabawę. A tu jest Romuald i Agnieszka. Cześć. Jesteśmy na letnisku w Dubaju i właśnie sobie idziemy napić piwa. Słuchajcie, jesteśmy w Dubaju i pijemy najdroższe piwo w historii. To piwo kosztuje niecałe 50 zł. Ponad 50 zł. Więc naprawdę smakuje rewelacyjnie. Lepiej niż w Polsce. Uwaga, bo pakuje. Jesteśmy na letnisku w Cebu, właśnie jesteśmy po odprawie. Tak to wszystko wygląda, zobaczcie, tutaj odprawa, wychodzi się z odprawy przez sklep, po lewej stronie kantor, a tutaj już czekają na nas goście, którzy będą nas odbierać. Kolega stoi z karteczką, który będzie nas odbierać i przewodził na wyspę Malapascua. A ty druga pani, która nas będzie prawdopodobnie też wiozła busem. Tak wygląda terminal, z którego się wychodzi. Na lotnisko wchodzi się z drugiej strony, z drugiej części. Sobie popatrzycie. Tu, tutaj. Just moment, please, ok? Ok. Na terminal przylotowy wchodzi się tutaj właśnie na górze, tak jak widać. Od drugiej strony. Zobaczcie, jest już Justyna. Monika, uśmiechnij się. Za chwilę ruszamy w dalszą podróż, tak jak powiedziałem, na północ wyspy. I tam pewnie będzie czekać na nas łódka. Jaka, tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko wyjdzie w praniu. To idziemy sobie i szukamy naszego busa. Podobno 3 podstawili. Tymi 3 busami pojedziemy. Właśnie wsiadamy do naszych samochodów. Pod słońce, zobaczcie, wsiadamy do samochodów. 3 busy są podstawione, więc na razie nikt nas nie wystawił, chociaż rzadko się zdarza.
żeby Filipińczycy wystawiali turystów do wiatru. Wszystko na razie z zegarmistrzowską precyzją. Super. Siedzimy w samochodzie i ruszyliśmy w dalszą drogę. Cały zespół ładnie siedzi. O, już się widać, właśnie w ten sposób. Właśnie. No i ruszamy. Na razie do sklepu po jakieś zakupy, jakieś napoje, a później się zobaczy. Soft drink. Ruszamy. Także wchodzimy sobie do sklepu i patrzymy, jaki mają wybór. Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony z tego względu, że naprawdę wybór towaru jest ogromny. Szukamy naszej ekipy. Tutaj wszyscy stoją i robią zapasy na drogę. Tu nasza ekipa próbuje się dogadać. Zakupy zrobione. I powolutku ruszamy dalej. Samochody mają wypasione. Wszystko produkowane na rynek amerykański. Jesteśmy właśnie na łódce, którą będziemy zaraz płynąć na wyspę Malapascua. Super, że transfer się udał. Nie wszystkie osoby są zadowolone, chyba że mi się tak wydaje. W każdym razie płyniemy na kolację. Jest godzina. Która jest godzina? 21:45 lokalnego czasu, a w Polsce? 14. W Polsce godzina 14, więc słuchajcie. Dokładnie, tak jak tu kolega mówi, jesteśmy w drodze 32 godziny. I prawie jesteśmy na finiszu pierwszej wyspy, czyli na, jak sobie popatrzycie, tam gdzie te światełka na horyzoncie widać, tam jest wyspa Malapascua, czyli czeka nas jakieś 40 minut płynięcia tą zajebistą łajbą, którą lokalni przewodnicy określają jako prop. Więc jest rewelacyjnie. Humory dopisują wszystkim. Sami zobaczcie, tu dziewczyny leżą, Asia, pomachaj do kamery. Dobrze, śpi Asia, bardzo dobrze. Natalia, Ludmiła, wszyscy machają, więc humor dopisując i wszystko uznajemy za to, że jest rewelacyjnie. Zobaczcie, nie wiem czy to widać, ale nasi kolejni towarzysze dopływają. Na czele Romek. Romek, pomachaj wszystkim. Romek, nie wiem czy to widać, ale Romek jest tutaj szefem łodzi. I właśnie będziemy wchodzić na naszą główną łódź, tak jak powiedziałem, która będzie nas transportować na wyspę Malapascua. Jak dostać się na wyspę Malapascua? No przede wszystkim trzeba wylądować na lotnisku w Cebu, załatwić transport. I ten transfer jedzie na Malapascua około 4 godzin, więc słuchajcie, ważne jest to, żeby zabezpieczyć się w odpowiednie środki do nawadniania organizmu. Do nawadniania organizmu, zobaczcie, tu lokalni przewodnicy nawadniają się lokalnym piwem, bardzo dobrym zresztą, San Miguel, polecam. Jeśli ktoś nie lubi piwa, no to trzeba kupić wodę czy kolę w sklepie, który pokazywałem wcześniej. No bo podróż troszeczkę jest uciążliwa, te 4 godziny jednak daje w kość. Dociera się wieczorem. Ważna informacja jest taka, że niestety ten prom wieczorny jest troszeczkę droższy. Prom, tak to nazywają promem. Tak naprawdę jest to od nich łódka, banka, o której opowiem później. I tą łódką właśnie płyniemy na naszą wyspę, czyli nasze pierwszą destynację, pierwsze miejsce, na którym będziemy nurkować i sprawdzać to, co jest tam fantastycznego. A myślę, że wrażenia są naprawdę niesamowite, bo wszyscy są zadowoleni pomimo tych uciążliwości, więc będzie fajnie. Sami zobaczcie, jak będzie to następny odcinek. Słuchajcie, właśnie jesteśmy na wyspie Malapascua w resorcie Exotic. Jest fantastycznie, zajebiście nas przywitali. Sorry za wyrażenia. Właśnie czeka na nas kolacja.
Zobaczcie, mamy stół przygotowany. Miejsce jest rewelacyjne. Słuchajcie, jesteśmy naprawdę w fantastycznym miejscu. Hello. Właśnie przygotowujemy się do kolacji. Proszę zobaczyć, tu Natalia z Romualdem. Jest fantastycznie. I za chwilę będziemy tutaj wspólną kolację jeść. Naprawdę jest super. I właśnie podają nam jedzonko. Zobaczcie, jak fajnie to wszystko wygląda. Ceny polskie, prawda? Ceny polskie, więc nie patrzymy do menu, tylko zamawiamy i jemy. Właśnie idziemy na kolację. Gdzieś przedzieramy się przez wioskę. Reszta ekipy idzie za mną. Widać Justynę. I prawie jesteśmy na rynku. Knajpa już czeka na nas. Właśnie zbliżamy się do lokalnej knajpy, gdzie będziemy jeść jedzenie. Można zjeść w resorcie, chociaż ceny są dość wysokie. I tu w lokalnej wiosce, w knajpie, można zjeść dużo taniej i wcale nie gorzej niż w resorcie. Hello! Good evening! Zobacz, jak to wygląda. Ładnie wszystko. Bar, kuchnia. Można zamówić sobie, co chcecie. To wszystko jest. Każdy, kto co chce. Od owoców, potrawy od owoców morza, ryby, kurczak, wieprzowina. Wszystko, co kto chce. Wybór niesamowity. Międzynarodowe towarzystwo, jak widać. To był nasz patent wczorajszy z tym podwójnym rumem. Zobaczcie, tak wygląda filipińska kuchnia od wewnątrz. Tak wygląda zmywak. Tu kolega pracuje na zmywaku. Przykłada się do pracy. Tak wygląda kuchnia. Mam nadzieję, że mnie nie wygonią. Filipińskie drinki zrobione z mango, rumu. Zapraszamy. Krojcung taki, nie? Nie, nie jest tak źle. Wiem, ale mówili, że już tego wszystko to sieknęło. Bardzo. Na razie ja zapłonuję, ale trochę ostro. Ja bym widać, że to dlatego, że to jest gorące. Oni się nawet nie zmieniają.
Ale on ma więcej w tym ale podobnie go naprzeci. Mówi o tym znowu zrobił. Podobno. Ja nie chcę więcej. Tak właśnie wyglądają ryby na Filipinach. Dive Center. Dive Center na Malapascua jest naprawdę dużym centrum nurkowym. Cały magazyn sprzętu znajduje się właśnie w tej części. Specjalnie dla nurków są przygotowane zbiorniki, które służą do puchania sprzętu, wieszaki. Jest stanowisko dla sprzętu fotograficznego. Jest stanowisko do sprzętu fotograficznego. Tutaj właśnie kluczemy sprzęt fotograficzny, miejsca, w których odbywa się briefing, wygląda w ten sposób, czyli jest mapa, wyświetlane są miejsca nurkowe, tak jak widać tutaj na mapie powyżej. Wszystkie miejsca są dobrze opisane, więc briefingi też wyglądają bardzo fajnie. Co mamy jeszcze tutaj w tym centrum naszym nurkowym? Jest miejsce wydawania sprzętu. Czyli cały magazyn, jeśli ktoś nie posiada sprzętu nurkowego, może bez problemu go wypożyczyć. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę są świetnie zaopatrzeni. Mają bardzo dużo sprzętu Aqualunga, automaty Apexa, płetwy, skafandry. Generalnie króluje tutaj firma Aqualung, więc są naprawdę świetnie wyposażeni. W samym resorcie jest również restauracja, z której korzystamy. Restauracja jest, można powiedzieć, jak na warunki filipińskie, bardzo dobrze wyposażona. Można zjeść wszystko. Ciekawostką jest to, że na wyspie jest lane piwo. Lane piwo i ja, będąc tutaj już piąty raz, pierwszy raz spotkałem się z tym, żeby w resorcie, w ogóle na Filipinach, żeby napić się lanego piwa. Generalnie wszędzie było podawane jako piwo butelkowe, a tu okazuje się, że jest lane piwo. Ceny w resortach, no jak w resorcie są dość wysokie, to znaczy wysokie, to zależy kto czego oczekuje na mieście, czyli na tym zwanym ryneczku można zejść o połowę taniej, no ale niestety warunki, jeśli chodzi o higienę, są inne i to wam pokażę w innym filmie. Jak wygląda inna część resortu? Jak sobie zobaczycie, wchodzimy do tej części hotelowej, gdzie są apartamenty, w których mieszkamy. Apartamenty mają różne standardy. W każdym razie gwarantuję wam, że te najniższe standardy są bardzo luksusowe. Pokoje są naprawdę czyste i dobrze wyposażone. Dziennie zmieniane są ręczniki, dziennie zmieniana jest pościel. Także jest naprawdę rewelacyjny. Jak sobie zobaczycie, Justyna właśnie odpoczywa na balkonie. Tak wyglądają pokoje w naszym resorcie. Naprawdę, sami zobaczcie, jest, wszystko wygląda idealnie. Czysto. I wydaje mi się, że nawet najbardziej wybredny turysta będzie zadowolony z takiego standardu. Właśnie idziemy jeść zajebistą kolację. No ja z tym jadę. Cała ekipa idzie za mną. Znaczy cała. Jurek, Grenio i Justyna. Ej, jadę!
Tak się zbiją blachy na Filipinach. Hello! Hello! Hello. Hi!
wyspie Kalangamen. Jest to taka bardzo mała kameralna wyspa, gdzie przypływają wszystkie łódki. Bardzo urokliwa, sami zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Na miejscu można sobie zrobić grilla za parę peso filipińskich. Widać w tle naszą grupę, która właśnie kończy jeść. I za chwilę pójdzie do wody. Zdjęcie wyspy, zobaczcie jak wygląda. Więc wokół wyspy znajduje się wiele pięknych miejsc do nurkowania. Udając się na wyspę Malapascua, koniecznie trzeba tu zawitać. Z tyłu za nami są łodzie zacumowane, nie wiem czy to widać, czy nie widać. Nie wiem czy widać wszystko fajnie, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Wyspa jest przepiękna. Wokół wyspy znajduje się kilkanaście miejsc do nurkowania. Jednych chyba z fajniejszych tutaj w tym regionie. Oczywiście, żeby na wyspę się dostać, trzeba dodatkowo zapłacić około 1500 peso. I w cenie mamy dwa nurkowania, grill i jakiś napój, więc warto się tu udać. Temperatura bardzo wysoka, około 30 stopni. Tak jak widać, większość ludzi siedzi w wodzie, chłodzi się. Idziemy na koniec wyspy. Ale ciepło. Przepięknie. Po lewej stronie łodzie zacumowane, które przywożą turystów. Pojedliście? Stoły jak widać puste. O, proszę. Oczywiście handel kwitnie na wyspie. Licencjonowany sprzedawca lodów. Muszę zobaczyć. O. Super, ładnie się prezentuje, thanks. To idziemy dalej zobaczyć, co tu jest. Po prawej stronie przebieralnie. Mini pole namiotowe. Tak wyglądają toalety. Słuchajcie. Mała wyspa, a jednak jakaś infrastruktura jest.